Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w pierwszym rozdziale, wersety od 26 do 38? W szóstym miesiącu posłany został przez Boga anioł Gabriel do miasta Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy zaręczonej z Józefem, z domu Dawida. Dziewica miała na imię Maria. Gdy anioł przybył do niej, powiedział: bądź pozdrowiona, obdarowana łaską, Pan z tobą. Była poruszona jego słowem i myślała: co ma znaczyć to pozdrowienie? Anioł powiedział jej: nie bój się, Mario, bo znalazłaś łaskę przed obliczem Boga. Poczniesz i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Da mu Pan Bóg tron Dawida, jego ojca. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. Następnie Maria powiedziała do anioła: jak to się stanie, skoro nie złączyłam się z mężem? Anioł odpowiedział jej: Duch Święty zstąpi na ciebie, a moc Najwyższego cię zacieni. Dlatego też święte, które narodzi się z ciebie, nazwane będzie Synem Bożym. Elżbieta, twoja krewna, którą nazywano niepłodną, także w starości poczęła syna. Jest już w szóstym miesiącu ciąży, ponieważ u Boga nie będzie żadnej rzeczy niemożliwej. A Maria powiedziała: jestem służebnicą Pana, niech mi się stanie według twojego słowa. I anioł odszedł od niej. Stulecia wcześniej ten sam anioł Gabriel został posłany na ziemię z pewnym zadaniem. Dowiadujemy się o tym z Księgi Daniela w 8 i 9 rozdziale. Już wtedy ogłosił przyjście Mesjasza i jego odrzucenie. Czytamy o tym w Księdze Daniela w 9 rozdziale, 25 i 26 werset. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do pomazańca, księcia, jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. A tu anioł przychodzi z cudowną nowiną do Marii. To, co usłyszała, przekraczało jej wyobraźnię. Niemniej pytanie, jak się to stanie, świadczy o jej ufającym i szczerym sercu. W przeciwieństwie do Zachariasza, Maria uwierzyła. Czytamy o tym w wersecie 45. Maria zaufała Bogu. Niech się stanie według słowa Twego. Czytamy w wersecie 38. Werset 31 nie pozostawia żadnej wątpliwości, że przepowiedziany boski Wybawiciel, Jezus, to znaczy, Jehowa jest ratunkiem, jest prawdziwym człowiekiem. Równocześnie jest o nim mowa jako o Synu Bożym. Czytamy w wersecie 35. Synem Bożym był Pan Jezus już w wieczności, zanim stał się człowiekiem. Jako człowiek nie przestał być Synem Bożym i pozostał nim także, gdy jako zmartwychwstały powrócił do nieba.
Już przed narodzeniem anioł powiedział o Panu Jezusie: to, co się narodzi, będzie święte. To, że stał się prawdziwym człowiekiem, nie połączyło go jednak w żaden sposób z upadłą naturą człowieka. On jest święty nie tylko w swojej boskiej naturze, ale także w swoim człowieczeństwie. Gdyby było inaczej, jakże mógłby stać się naszym zastępcą i wybawicielem? Czytamy o tym w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, 18 i 19 werset. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Panie Jezu, zaprawdę godny jesteś uwielbienia.